Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Zirael. No elo. Gra też Sylwester. Hello. I gra z nami ten panicek Shepard. Dzień dobry, dzień dobry. Także to jest kolejny odcinek oczywiście Kurumy versus coś, a dzisiaj tym czymś będzie Wapit Speedo niestandardowy na fully upgraded oczywiście. Także jeżeli bym przez przypadek wypuścił minę zbliżeniową, którą mam zamontowaną pod klawiszem którym się trąbi, to przepraszam, ale to był przypadek zapewne. Tak samo z działka korzystać nie będę. Zasady wszyscy już znają oczywiście. Chłopaki muszą we mnie powjeżdżać tak, żeby mnie zniszczyć, oczywiście bez używania broni. Aczkolwiek tym samochodem może być trudno, chociaż że jest opancerzony w stylu Kurumy. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście przypomnę tylko też na początek, że jeżeli odcineczek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem i wpaść na kanały do chłopaków, które będą zawarte w opisie pod filmem. I nie! Ten samochód nie jest fajny i nie działa jak pług, chyba że do śniegu. Możecie już gonić ogólnie, panowie, także... Kurde ten... O ty, panie. Jak mamy szybko ten... mnie dogonicie. Jak wyjechały trzy kurumy i wszystkie w poślizg. I wszystkie... to samo uderzyli. Tak, nie dość, że w poślizg, to jeszcze w pościg za mną. Także tak. Tutaj trudno będzie mi z tego wybrnąć. Na P. Ja pistoletem będę przesuwał, Hogaty, ty. O kurde! Innego, ale... Powiem wam tak tylko, że to auto zbiera się chyba jeszcze gorzej niż samochód, którym ostatnio uciekałem, także... Sylo! To! A żeś wydupił tego gościa. Nie dotknąłem w tego trafika. Także ja liczę na to... Nie. Ja liczę na to, bo tak, może być sesja ogólnie trochę zlagowana, bo gramy z Zirkiem. Także nic nadzwyczajnego jakoś. O, Jezus, o no. IT mi zrobił, ale ja mu też. O kurde! O kurde! Lamus! Lamus! O kurde, Zirek! Dobrze! Dobrze! Dobrze, bo Zirek tam się lubi w dupie! Ty, dawaj! Ja skręca tym. Dawaj go! Dobra! Shepard, twoja kolej! Dawaj na pług! Trafił, ty! Idealnie na pług zawalił! Ty, ale jak wy wbijacie na ten pług, to wy powinniście jakieś obrażenia dostawać bez kitu. Widzicie, jak tym rzuca? To jest to, o czym mówiłem. Ten van powinien was przepychać, a Kuruma to jest 10 razy lepsza do przepychania czegokolwiek niż ten vanik. Tak naprawdę. I to jest największy bullshit w tym vanie. Nieważne. PIP chyba. Ej, ale czemu ty w motocyklistę tam... Ja pierdzielę, ale znosi ten pojazd bez kitu. No pa... Wy będziecie mnie tak przepychać. To jest... Nice. Ej, tu jest milion jakichś płytek pancernych załadowanych, nie? Na ten samochód. Ale to nie zwiększam uwagi wcale. Działko obrotowe na górze nie zwiększa mu uwagi. Nic mu nie zwiększa wagi. Jak ostatnio karabinem przesuwaliśmy ten samochód, no to... No. Ja chyba zacznę strzelać zaraz do tych cwaniaków w kurumach. Pyk na pół. Ja pierdzie... Ja nawet nie jestem trafika w stanie... Ej, ja nie jestem w stanie trafika przesunąć nawet, powiem wam. O, już mi się drzwi pancerne z tyłu otworzyły. O, lamusy, kurde. Driftem, panie, driftem! Tego! O, bęgo! Gdzie to? Dawaj, ja go trzymam, a ty pukasz! Ja go trzymam, a ty pukasz, dawaj! Zostaw, nie ma takich... tak robić. Tak nie wolno! Bo ja wam zacznę zaraz strzelać i kurde, zobaczycie. Ja pier... Dobrze, Sylo, dobrze! Ja pier... Dobrze! Dobrze! Ja myślałem, że tam było powiedziane jakieś inne słowo, ale... Nie, tam miało być inne słowo, ale już nie pamiętam jakie tak naprawdę. Nie, serio, tam nie miało być żadnego... Jak gościu odleciał! Ej, zabiliście człowieka po drodze! On z samochodu wypadł! No powiem tak. Ja gościa w samochodzie miałeś jakieś... Nie, trafiliście w inny samochód. Jezu, ten trafik to ci ludzie, którzy giną na drodze, jak w nich wjeżdżacie. A to Zirek. O kurde. A to Zirek, ta. Tak, to Zirek, to reszta nie, A jak jedna babeczka właśnie skończyła jak marmolada pomiędzy jednym a drugim, to nie, to Zirek. To ja, Tak, to Zirek. Dawaj go. No to przecież zrobimy, wiesz, jak ja byłem młotkiem, ty byłeś gwoździem. Jak się podniósł, ty! No, to było spoko. I ten samochód jest tak lekki, że to jest żal po prostu, PL, bez kitu. Żal PL. Ej, czemu przejechaliście tych wszystkich biednych ludzi? Ja nie rozumiem. Bo to Zirek, tak. Wiedziałem. Shepard! Jezus, ale jadę sobie ładnie! Ale prawie wyleciał. Jeden, drugi, Boże. Jest! Dobrze, wybejtowany! Wybejtowany jeden. No, poleciał ten nody? No tak! Tak. Zirek wyleciał, także... Jeden baited, okej. Okay. My się to nauczyliśmy, co Hogaty robi. Co ja? Mówię, co ja? Ja jechałem! Zirek jeszcze nie doświadczony. Tak. Wow! Przyjmij go, ty na klatę! Ej, ale śmiesznie to wygląda, powiem wam. Tak niby jestem obijany, ale kurde fajnie właśnie go wydupia. Na przykład teraz na was dwóch skoczyłem. Tak, widzisz, no to jest, ja podjechałem, nie? Sylo? Sylo, no nie! Dobra, to chyba miałem, co? O kurde! Był słaby bait teraz. No, tak, no nie da się tym, słaby. Powiem tak. Jak byliśmy kilometry za tobą, a ty no, próbujesz baitować, nie? Trudno jest tu baita zrobić dobrego. Nie, nie. Ty myślisz, że z kim ty grasz? Pierwszy raz no grasz, żeby tak baitować. Z Shepardzikiem. Jeszcze nauczyłem tego. O. Mi na łeb jeszcze skoczył. Cześć! Hejka! No! O, w Sylwestra idealnie! O, a widzisz? O, Sylwester, dobrze, na pług wjechał. Idź ty na pług, ty też na pług. Kurde, chciałem na pług. Ja pierdzielę. Nie, nie ma na słupek. Pyk, po pługu. Ej, trzeci się idealnie! Nice. Nice! Just in time, kurde. Okej, okay, ja tak dobra. Rozpędzałem z tyłu, widzę. O kurde, ale PIT dostał Sylwester jeszcze. Ale ci już odpada tutaj. Nic mi nie odpada, jedne dużo drzwi mi odpadły. Jedne drzwi. Mustanga skasowałeś. Jedne drzwi. No. Żebym ja ci mordy zaraz nie skasował, gościu. Nie boję się, pa, o, jedyne co mogę robić. Idę prosto na twój pół. Ale to można ludzi ścinać. Ej, policja mnie goni, ty. Prawdziwa policja. W GTA! Jak kapki Zośko się robi mordeczko. Ej, to jest smutne, bo ten samochód wygląda tak epicko, a jest tak gównianie maltretowany po prostu wręcz w tym momencie. No patrzcie co oni mi robią, bez kitu. O, jest! Nice! Nice'u! Nice'u! Kto tam poleciał? No, Shepard, wypchnęliście. Shepard nie daje się na takie tanie sztuczki. No bo... To już zjaj mnie wypchnął, to już nie miałem na no, wiozę cię na dachu, ty? Aj, nie. Ja w tym momencie sobie, powiem tak, ja sobie wiozę policję wyłączyłem aktualnie. Mi się pod kolor tak troszkę dobraliśmy. O kurnia! Dobra, dobra, o nie, jedzie już ten z tyłu! Tamten najgorszy. Który? Pyk, mu no to dajesz go na mordę. PIT temu samochodowi jest tak łatwo zrobić przez to, że on właśnie ten środek ciężkości ma gdzieś tam z przodu wrzucony. Że to jest szok, on po prostu, jak w niego leciutko tak palniecie. Kamehameha! Jezu, ten co miał mordy nie drzeć. To odskakuje. Ja pierdzielę. Ty, ja się czuję jak taki pancernik, nie? Jak go zwierzyna atakuje jakaś, dzika. Zwija się w kulkę i... Dokładnie, zwija się w kulkę i dostaje te dipsy nieba, ale... Dipsy! Tak, takie cyferki nad nim skaczą, skakują nad nim. Dokładnie. Tak to wygląda, a, no czaje. Nie! A, pierdzielę, no nie, ja nie jestem w stanie się sam gdzieś ruszyć, to wy musicie mnie strącić. O Jezu, już miałem rozkręcać ten śmigło tam w miniganie. W miniganie! No w miniganie, halo! Bo kurde, już mi się prawy przycisk już cię świerzbi, no tak. Prawy przycisk mięśnia. Palce ci świerzbią, tak, tak. O kurde! Dobra, uciekam lamusom, ale minę zaraz wam założę i będziecie się śmiali jak wybuchniecie. Miny to wiesz, to Shepard może. Tak? Tak? Chcecie minę? Nie. Shepard co najwyżej. Taką dostaniecie minę, że normalnie mina spirit, kurde. A że twoich min nie boję. Pyk gościa. Sylwester, możesz powtórzyć? Ja się twoich min nie boję. Okej, dobra. Spoczko. Ja z tego wszystkiego właśnie zdoczowałem, żeby w minę nie biegać. O, idealne miejsce, żeby minę założyć. Jak się rozpieprza! Ja się twoich min nie boję, słyszałem. Dopiero co? Pierwszy do uciekania. A kto pierwszy ucieka? Oczywiście, że Sylwester. Ale zakręcił tutaj. I mina. Ale byście... Ej nie, ja tę minę serio puszczę zaraz, także... Ja bym wam radził uważać. Nie wiem, powiem tak, Zobaczysz pewnie, jak wypuszczę. Ja cię już raz zobaczyłem, ale wtedy jej nie widziałem. Jezus, Syla. Widziałem to, Syla. Dobra. Co się wie? O, co? 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 Co tam było? Ja już usłyszałem ten Zirael, to jakiś obłudnik chyba się załączył tam. Co się wjechał, powiedziałem. Co się wie? Wjechał? Tak, a, co się wie, że się nie wie czasem, a się wie. Bo chodzi o wiedzę. Ej, nie zabijajcie tego człowieka biednego w stroju kosmity. On ucieka. Co on wam zrobi? Abym wam teraz... Zabij. Jak ucieka, to znaczy, że winny. Trzeba zabić. Nice! Wiedziałem! Wiedziałem, że wiedzie. O Boże, Boże. Ale zastanawiam się, kto wiedzie w tę minkę teraz. Ja to Zirek, to wiesz, do mechanika dzwoni, dołączaj do pościgu, póki co i tak dwie kurumy mnie tu go... Nie! Jedna. Jaki lamus, jedna mnie goni aktualnie. Szeregowiec odlot, mordo. Uuu, jak wyminął, ty! Wytupie. Odjeżdżamy. Sylo! No czekaj, odjeżdżamy! Co, łatwo zjechać? Tak. O ku... Porobiłem cię! Nacisnąłem! Nacisnąłem! Ktoś się wysadził tutaj. Tak, jak robiłem nawrót, to przez przypadek mi palec mi centralnie zjechał. Zjechał mi palec na E i się mina akuratnie w tym momencie załączyła. Ale ja pierdzielę, dobra ludzie, wracamy już do was za momencik, także... Okej, proszę państwa, kontynuujemy po krótkiej przerwie, no ja musiałem odzyskać pojazd, płacąc za naprawę doszczętną. A chłopaki tak naprawdę też sobie odzyskali kurumki, także, a dokładnie Zirek najbardziej tak naprawdę. Kontynuujemy rozwalanie tego pojazdu, niestety trudno będzie teraz orzec, czy tak naprawdę ten pojazd wytrzyma dłuższy czas. Ej, kto tam strzela? Jakiś gościu w ogóle odleciał. No. Ej, ktoś strzela do nas, no? To chyba z tych, ale to na szczęście jesteśmy w kurumach, z tego celu prawdopodobnie może ktoś, ale... Jezu! Chcesz ścigać ze mną, widziałeś? Jezu! Wywaliłem ci drzwi, mordeczko. Nie masz drzwi. Chciał się z tobą... Ja nie mam drzwi? Gość motorem się ze mną ścigał, to ja go pyk na Ja nie mam drzwi z tyłu u ciebie? Tak. Nie, z lewej strony. Ja nie mam z tyłu drzwi? No. Ja nie mam z lewej strony drzwi? Ja mam wszystkie drzwi. A, no to ja mam... Tyle ma co innego, ja mam co innego, a... O kurde! Gang! Gankują mnie! Nie bejtujcie na klakson! Nie bejtujcie na klakson! Bo ja zaraz bejtuję na waszą śmierć, bez kitu. Oj, ty już się raz bejtowałeś dzisiaj na naszą śmierć. No ja się na swoją śmierć zbejtowałem dzisiaj. Dobra, popchnijcie panowie. A dziękuję. No nie, no ale przecież ty się zbejtowałeś. Dobra, wypadł. No, trzeba, no Jezus, ale jak prosto, Boże, jak dzieci. A że poczekałem, dobra, wiedziałem, popchnijcie, że... jeszcze powiedział, jeszcze popchnijcie panowie, a Sylo centralnie w niego, elo. O kurde, ja mogę tylko dupą odepchać. Ten co zakręcił się. Aj! O kurde! Mam go! Dobrze. O ty, ale mnie podrzuciło! Chodźcie, poczekaj z moim młynem z przodu. Chociaż, no dobra, to... W sensie z pługiem! Jezus Maria, stop! No z pługiem, no! Żeś dostał na mordę tym pługiem, gościu. Aby ci ten głupi uśmieszek z twarzy usunęło. Jakbyś takim pługiem... O ty kurde... O! Teleportujący się Zirael! No tego mi brakowało do reszty jeszcze. Bez kitu. Ziraelowy internet dzisiaj, proszę państwa. Ale będziesz bity zaraz na łeb. Patrz tu. Chyba ty będziesz. O kurde! O nie! O kurde! O kurde! Co my bobsleigh gramy czy co? Tak! Jesteś naszym bobsleigh'em! Albo gramy w tym samym karting! O patrz, już nie masz! Nie mam jednych i drugich drzwi! Widziałeś jak mu zrobiłem? Nie masz żadnych drzwi! Mam jedne jeszcze z tyłu! Nie masz! U mnie mam jedne z tyłu! U mnie też! Jedno coś mam! Mam lewe z tyłu! Mam lewe tylne! Tak, dokładnie! Proszę mnie zostawić! Ja myślałem, że teraz też się posłuchacie. O kurde. Okej. O kurde, nie! Dawaj! Sylo, podaj! Sylo, podaj na główkę! Nie, Bolej na... Dobra, bolej na dynkę! Nie przyzwyczajony do tych kurumek. Pyk! Ale ledwo, powiem wam tak, to ledwo tu jeździ w ogóle. Ja pierdzielę, jakiś gujank mnie na tenis zaprasza i mi się wydaje, czy mu się nie pomyliło czasem. Pisanie tenis na ten... O Jezu, na zeszyt! Wow! Kurde! Ej, przyjmuję go na mordę! Nie mówię tu o tenisie. Super! Stop it, Ron! Let your son! Please, shut your freaking mouth! Please, boys! Sorry, YouTube administration! For this stupid man! God, please don't ban me! This stupid cunts! Please don't ban me! Please don't ban me! It's for entertaining! It's for entertaining purposes only! In this video! Please stop it, Shepard and Silo and Zirekci. So I should end this monologue now. Don't say shoot! Don't say shoot, do that. Shrut. Because this is shroud. Shrut. Shrut. A, to się tak czyta, dobra, to już od dzisiaj wiem. Okej, dobra, to... Pociąg, ja lubię pociągi. Ej, patrzcie na to, ej, patrzcie, ustawię się tu tyłem. Jestem prawie jak ciuchcia. Ciuch! Wjadę ci tak w mordę, że ci zostanie normalnie nic na niej, gościu. Please, YouTube administration ban this user for using bad language in his videos. I don't know what the hell is going now, but... But please, but to też tyłek ty! Don't hurt me no more! But to też tyłek! Zboczony świntuchu. A po jakim to tak? Kurde, dobra, patrz Sylwester, ale go porobiłem lamusza najgorszego. Nie? No muszę się... No muszę tak mówić, żeby wyszło, że ja coś robię, a nie tak naprawdę to wy próbujecie mnie zniszczyć. Ej, tu uwaga! Danger! Nie, ty jesteś... Najermany, bez kitu. Ej, no Shepard! I się stanęło! Huśtawka w GTA 5, proszę państwa. Czy wy widzicie, co się ze mną dzieje w tym momencie? Nie! Nie stoisz. Czy wy to słyszycie? Nie. Mam trzęsienie ziemi w tym momencie! O, już nie mam! No, trzęsienie ziemi ja go uwolniłem! Ja go uwolniłem! O, dobrze. O! Ja go uwolniłem się, kłócę. Ej, miałem taką huśtawkę jak w GTA 4 normalnie przed chwilą tu. Że zaczęło mi telepać całym pojazdem i takie, wiesz, trzęsienie ziemi zrobione. Czekaj, żeby się wywaliło. Dawaj go! Takie fajne były w GTA. Ta. Ale też powinien taką zrobić, taką, wiesz, w tym GTA, bo... A, ty dupku! Ooo, najsik. I patrz, w poprzednim GTA ta ustawka się przyjęła. To powinni w tym tak for fun zrobić. Ja tu myślałem, że... Proszę państwa, jako że... Zaraz dobrniemy do końca czasu antenowego Kurumy vs Speedo. Muszę załączyć tutaj tryb agresywny. Także raz na jakiś czas odpalę bombę po prostu. Nie boję się twoich bomb. Bądźcie, nie boisz się moich bomb. Ale ja omaram od bomby, a nie od tego, że wydupił mnie jakieś gówniane auto. Błagam cię, jak ciebie. Co? Ja nie umarłem tutaj jeszcze ani raz. Ale cię wydupił. A zaraz zginie ten Sylwester bez kitu. No, ale zaraz zginie bez kitu. Ej, ciekawe czy mina działa w wodzie. Takie pytanko mam teraz do czatu. Twitch chat, please. Powiedzcie mi, please, Twitch chat. O jak się odbił! O jak się odbił, kurnia! Ej, póki co wszyscy padli na bombie już oprócz mnie. No dwie bomby wypuściłem. Jak chciałem zginąć? No teraz trzy, owszem, ale wiesz, wiem, dwie boję. A, ta, że trzy, że tamta bomba, okej. No ja myślałem, że już zauważyliście kolejną po prostu. Jaki bait. Bait to będzie zaraz, jak ktoś w bombkę dupnie. Łe, nie boję się moich bombek. Wyjeżdżamy z tych kanałów, czy tak tu się bawimy do końca? Sylo, nie! Zostaw tych biednych bezdomnych. Nic nie zrobiłem. Ej, zostaw tych biednych bezdomnych, bez kitu. No. Ja z jakiegoś jednego ma zapędy. Ja pierdzielę, dobra, uciekamy. To jest bomba pod tą wodą gdzieś, nie wiem gdzie jeszcze. Jezus. Pod tą wodą, pod tym niebem, życie nasze toczy się. A zaraz skończy się kogoś. Dzień jak co dzień, dzień po dniu. Top się, kurde! Życia cud! Shepard tu! Ja pierdzielę! O Jezu! Sylwester ma tak dużo farta w tym momencie. On powinien właśnie od bomby dupnąć, Sylwester, bez kitu. Co? I nie dupnęła go bomba. Ja pierdzielę. Zaraz ktoś wiedzie na tę bombę i się skończy tak. Nie no i się skończy śmieszkowanie i tyle. Może bomby nie wypuszczę niby. Dobra, walcie się, kurde. Na bomba przed wejściem. Dokładnie. No dawaj, gdzie jest Sylwester? Sylo! Jadę już. No. Jadę! Saper nadjeżdża, gościu, patrz tu. Saper nadjeżdża. Saper myli się tylko raz, także pamiętajcie. Shepard z Zirkiem już się pomylili. Ja pierdzielę, o kurde. O kurde. Ja wiem dokładnie, gdzie jest bomba. Dokładnie wiem, które miejsce. O właśnie! Ja wiem dokładnie, gdzie jest bomba! Jedna tam, jedna jest tej wjeździe. Ja ją widziałem tylko, żeby podrzuciło i nie miałem. Ale Sylo ma tyle farta, bo te dwie bomby to powinny go dupnąć już chyba tu. Bez kitu. O fuck! Łatwe. Mnie niestety podrzuciło i nie miałem co zrobić. Amatorka. Ta amatorka, Sylo. Sylo, a ty wiesz, że możesz zniszczyć tę bombę, nie? Masz tego świadomość? Nie. On nie ma tego świadomości, jak ją widzi. To jak widzisz, to zniszcz, Sylo. Masz teraz czas, żeby ją zniszczyć. Jak. No strzel ją, debilu, głupi. No to tutaj gdzieś. Gdzieś? Czyli nie wiesz. A, czyli nie wie! Gdzie ty strzelasz? No i X! Ludzie widzą bombę w tym momencie i mają bekę. Scyby. Ja mówię B, wy mówicie K? B, K, B, K. Ja pierdzielę. No spadaj, gościu! Na bambus, czy coś. Buraki cukrowe zbierać. O kurde! Ale mnie dupnął. Dobra, uciekam. Nie! Tylko nie! Tył! A tu bomba jest, tu bomba jest właśnie, tu dokładnie tu. Tu dokładnie jest bomba. Tu dokładnie jest bomba. O, tu dokładnie jest bomba w tym miejscu, jak jadę w tym momencie. Jest bomba. Useless te twoje bomby póki co. Ja pierdzielę! Ej, powiem wam, że Sylo to chyba centralnie po tej bombie już przejechał. Tak z 5 razy, bez kitu. Sylo to po tej bombie już chyba przejechał, naprawdę, z 3 razy. I ona nie wybuchła, chyba pod wodą nie wybuchają jednak te bomby, powiem tak. Ja pierdzielę! Nie! Gdzie ty strzelasz? W bombę. Jaką bombę? To jest bomba. Gdzie ty masz bombę? A nie można jej chyba pod wodą zniszczyć, ona się... No przejechał po bombie centralnie, Sylo, właśnie w tym momencie. O, tutaj jest bomba. I przejechałeś po niej, się nic nie stało. Sylwester się bomb nie boi, o, widzicie? Przejechał po niej. Ty przejdź po tej bombie. A wiesz, że ja nie widzę. Pan Gumo, to jest jakiś bait low quality na 100%. Ej, co ty nie widziałeś tej bomby, w którą strzelałeś właśnie? Ale no nie ma tej bomby. Mordo. No u mnie są bomby. O co z wami chodzi, bez kitu, że nie macie bomby? Ja pierdzielę, dobra ludzie. Także jeżeli dzisiejszy odcineczek wam się spodobał, Kurumy vs Speedo, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No a miał się nie drzeć. No i oczywiście wbić na kanały do chłopaków, które w opisie pod filmem będą zawarte. O Jezu. O Jezu. Nie tak easy. Ej, co tu się dzieje? Bo one się świecą. No tak, i słychać jak plantuje je, bo jest takie pum. O! Na blisko zaplantował. O kurde! Zirek przejechał po bombie w tym momencie! Ja pierdzielę! O Jezu, no to jest. O! Jakie tam bombowe przygody, Shepard! No trzeba za dupą rozwalić, on ją wypuści i trzeba ją od razu, wiecie. O kurde! O nie! Ej, poświęćmy się, niech rzuci bomba, ale... Ja pierdzielę, dobra, dawaj. Dawaj. Doro, kakaroto! I tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek przygód z Kurumami, także... Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie. Cześć! Hej!